Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Temat bessy na giełdach nie tyle wraca, co po prostu w ogóle nie znika, ale od ostatniego odcinka, w którym ruszałem ten temat nieco głębiej, mieliśmy kolejną porcję informacji i kolejne dołki i pogłębienie negatywnych nastrojów. Absolutnie nie próbuję tu nic prognozować, ale mogę się podzielić kilkoma przemyśleniami, na czym stoimy i jak ja osobiście na to patrzę. Wiele osób od lat czekało przecież na bessę i doczekało się. Ale to gospodarcze czynniki wokoło psują nam ten nastrój, bo takie spadki na giełdzie to mogą być piękną okazją na lata. Ale jak tu się cieszyć z wysokiej dywidendy, kiedy dosłownie po sąsiedzku jest wojna? A tuż za rogiem, jest recesja. W tym odcinku kilka tematów łączących się w całość, czyli jakie mamy największe punkty zapalne tej besy? Kiedy w ogóle przyjdzie Hossa, oczywiście daty absolutnie nie znam, ale mam pewne założenie, o którym muszę wam opowiedzieć, bo tego scenariusza będę się trzymał w tym roku. No i co tu robić? Tu i teraz. Jest kilka pomysłów na czym się skupić. No i kilka moich prostych podpowiedzi, co ja akurat teraz robię. Jesień nadchodzi, bezsa zostaje, a my zaczynamy odcinek. Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. Dokładnie 5 lipca tego roku nagrałem podcast, ile może potrwać Bessa raport z rynku. Pokazałem wtedy bardzo ważne badanie z Bank of America, opowiedziałem o nim gościnnie też w kilku mediach i później, oczywiście, dostałem komentarze w stylu Co ty gadasz? Jakie kilkaset sesji? Przecież Bessy są dużo krótsze i oczywiście są szybsze, przecież niedźwiedzie wypadają z okien i te wszystkie wasze głupie powiedzonka giełdowe. Te z ostatniej dekady faktycznie były dosyć szybkie, krótkie, intensywne, bo to były bardziej korekty niż besy. I to jest bardzo ważne, bo nasz odbiór rynkowej besy, gdy jesteśmy jeszcze młodymi inwestorami, może być bardzo, bardzo różny od tego, co mówi historia, i co mówią dane, i co powiedziałby nam bardzo dojrzały inwestor, dla którego to na przykład jest trzecia czy czwarta Bessa światowa, a nie po prostu pierwsze zetknięcie z giełdowymi spadkami. Kiedy chodziłem z wykładami do szkół czy na różne wydziały studenckie, takie proste rzeczy o finansach osobistych, wejściu na rynek pracy, miałem taki slajd, w którym pokazywałem wykres amerykańskiego SP. Albo czasami naszego WIGu też i na nim była taka czerwona kropka. Moje wejście na rynek pracy, początek kariery, początek dorosłego życia, przy okazji początek takiego sensowniejszego w ogóle jakiegokolwiek inwestowania. I ta kropka była mniej więcej w dołku z przełomu 2008-2009, kiedy właściwie cały świat zastanawiał się, czy to już jest koniec, a ja miałem wielką nadzieję, że dostanę pracę za więcej niż 500 zł miesięcznie. A później wykres już był tylko piękny, i światowa gospodarka też miała wręcz piękną, cudowną deklarację. KD. Więc jak ktoś dzisiaj zaczyna dorosłe życie albo zaczyna inwestowanie, to może też będzie mógł postawić taką kropkę w bezsie i mieć fajny wykres na pamiątkę. Zupełnie inaczej patrzy się na to z perspektywy lat. Do czego ja w ogóle zmierzam z tym wywodem? Jasne, mamy bezsę i to jest trudny czas, ale tak to działa i kiedyś ona przyjść musiała. Jeśli to jest nasza pierwsza bessa, to szok może być duży, ale jeśli rozumiecie w praktyce o co chodzi w długoterminowym inwestowaniu, macie dosyć dobrą sytuację finansową, to jest bardzo, bardzo ważne, i jesteście w stanie zapanować nad własną psychiką i emocjami. To w zasadzie najtrudniejsze już za wami i być może w ogóle będziecie w tej wąskiej grupie, która się bardzo cieszy, że BESA nadeszła, bo wreszcie jest ta promocja, przecena, czas pięknych inwestycji, akumulacji portfela, akumulacji spółek z wysokimi dywidendami, albo w ogóle budowanie portfela, bo można dosłownie pozamieniać proporcje, zbudować długoterminową strategię na nowych warunkach, czy też po prostu zacząć. To, co mówię od kilku miesięcy, że mamy najgorszy rok od dziesięcioleci dla zwykłego portfela 60-40, czyli akcje, i obligacje. Nic prostszego jak zrobić starą, sprawdzoną metodę w najgorszych możliwych warunkach, czyli teoretycznie po najlepszych możliwych cenach. Ale zacznę od przypomnienia tych danych Bank of America, opisanych wtedy prawie trzy miesiące temu przez serwis Force, bo one są bardzo, bardzo ważne i nadal są bardzo, bardzo aktualne. A nie wszyscy oczywiście słuchają wszystkich podcastów. Będzie nam to potrzebne do tego odcinka. Cytuję. W historii indeksu S&P 500 mieliśmy do czynienia z 10 besami definiowanymi jako spadek przekraczający 20%. Najgłębsze zmniejszały wartość indeksu o około połowę. W przypadku kryzysu finansowego z 2008 roku było to aż 56,8%. Natomiast podczas zapaści z lat 1973-74 oraz 2000-2002 prawie 50%. Historyczne bessy różniły się też mocno między sobą pod względem długości trwania. Najdłuższa utrzymywała się przez prawie 650 sesji, to jest bańka na rynku dotkomów. Bessa z lat 70. prawie 450 sesji, natomiast spadki z 2008 roku około 350 sesji. Bessa, której doświadczyliśmy dwa lata temu, była natomiast krótkotrwała, bowiem została zatrzymana już po około 20 sesjach. Z danych zebranych przez Banków Ameryka wynika, że Bessa na Wall Street trwa średnio 289 dni i przynosi przecenę wynoszącą 37,2%. Analitycy banku zwracają uwagę na to, że rynki niedźwiedzia są zazwyczaj znacznie szybsze od rynków byka. Już konkretnie, co? Trochę liczb dostaliśmy, um, no oczywiście to są tylko liczby i historia nie musi się powtarzać. Ale mamy niewiele więcej niż historia, żeby móc się czegoś uczyć. I te odniesienia historyczne widać w bardzo wielu opracowaniach. Warto mieć do nich dystans, ale warto mieć jakieś podejście do wyciągania wniosków i patrzeć może niekoniecznie jeden do jednego, jak się te kreski ustawiają, bo to niczemu nie służy, żebyśmy nałożyli na siebie dwa wykresy. Ale jeśli nałożymy na siebie już na przykład zjawiska gospodarcze i zaczniemy się zastanawiać, jak to jest z tą inflacją, jak to jest z tą recesją, jak działał wtedy rynek pracy, jak działa teraz i tak dalej, i tak dalej, o to wtedy faktycznie możemy wyciągnąć jakieś sensowne wnioski. Jak ostatni raz to pokazałem, to był początek lipca, czyli prawie 3 miesiące temu. Czas szybko leci i tym sposobem aktualna Bessa nie dość, że już się wydłużyła, to jeszcze pogłębiła na części rynków. Ja nagrywam ten odcinek w piątek, kiedy WIG20 momentami zaliczał minus 4%. DAX leciał na roczne minima i miał też sesję około minus 3, a w zasadzie nic wielkiego się nie wydarzyło. No a Amerykanie wrócili znowu do technicznej Bessy, bo oni tam na tym poziomie S&P minus 20% cały czas lawirują. Już nie będę tu dodawał informacji o szalejących obligacjach, zawirowaniach na niektórych walutach i co pokazuje dzisiaj dolar jaki problem będą miały niektóre kraje. Bessa pełną gębą. I o czym tutaj zatem opowiadać. Ja mam kilka tematów, które uważam, że warto omówić, warto je przypomnieć, szczególnie dla tych, dla których ta besa jest tą bessą pierwszą, bo jak się mocno denerwujemy, to zaczynamy klikać po wszystkich serwisach, szukać różnych youtuberów i im bardziej sensacyjne informacje, tym bardziej może nam to wejść do głowy, a to właśnie nie o to chodzi. O to chodzi, żeby trochę na chłodno można było nawet nie tyle coś tu przewidzieć, co przygotować siebie, swój portfel na jakiekolwiek scenariusze. Emocje tutaj musimy zostawić na bok. Po pierwsze, ta BESA ma swoje istotne podłoże gospodarcze i to nie jest taka panika przed czymś, co może się wydarzyć, ale przed czymś, co już się de facto odbija na wynikach wielu spółek. Inwestorzy zawsze pokazują cenę do zysku, żeby udowodnić, jak to w Polsce jest tanio. No i to od wielu lat już trwa. Tylko, że pamiętajcie, że to się składa zawsze z dwóch czynników. Ceny i zysku. No, nazwa nam wszystko podpowiada. Ceny już znamy i są absurdalnie niskie w wielu przypadkach, ale nie znamy wielu zysków. Znaczy znamy, ale znamy te z poprzednich kwartałów, czyli mamy spore opóźnienie. Ja często na to narzekam w Polsce, ale moim zdaniem patrzenie na cenę do zysku w momencie, kiedy znamy zysk opóźniony o kilka miesięcy, no ma spory, właściwie wbudowany w wskaźnik problem. Gdzie patrzę w Stanach Zjednoczonych na raportowanie w zasadzie kilka tygodni po zakończonym kwartale, już wiem co się wydarzyło w spółce, a u nas czasami muszę na to czekać 3, 4 czy 5 miesięcy. Na tej podstawie te wskaźniki są obarczone po prostu po poważnym błędem. I teraz o co mi tak naprawdę chodzi? Te wskaźniki mogą wyglądać zupełnie inaczej, gdy poznamy zyski spółek albo brak tych zysków, albo w ogóle wyniki tych spółek, kiedy już wejdą w życie koszty dużo wyższe, kiedy wejdzie już w życie niższa sprzedaż, bo w niektórych branżach jak idzie recesja, to bardzo szybko jako konsumenci oszczędzamy. Nie na darmo Warren Buffett na ostatnim spotkaniu z akcjonariuszami w Omacha mówił, że Bessa oczyszcza rynek ze słabych spółek, bo te najlepsze są w stanie przerzucić koszty na klienta ale koniec końców wszystkie spółki w danym sektorze starają się to robić i tak naprawdę te najgorsze te z najgorszą usługą, te z najgorszą jakością obsługi klienta itd. dalej, albo z najgorszymi finansami bo po prostu najkrócej przeżyją, te spółki po prostu z rynku wypadną albo będą mieć bardzo, bardzo poważne kłopoty. I tak się zapewne dzieje. W ten sposób Bessa oczyszcza rynek, bo nie ma tu łatwego pieniądza, nie ma tu miejsca na słabe spółki a już na pewno nie ma miejsca na te, które w czasie są są w stanie zamarkować swoje sukcesy. No tu od razu myślę o naszych też przypadkach, czyli na obiecywaniu czegoś inwestorom. Jak coś odkryjemy, opatentujemy, wymyślimy, skończymy, zakończymy projekt i tak dalej, no to wtedy te zyski przyjdą, a teraz dajcie nam pieniądze. W czasie Bessy takie numery po prostu nie przechodzą. Tu jest bardzo szybko, twarde lądowanie. Każda nieudana premiera gry, każdy problem na rynku biotechnologicznym, każdy patent, który się nie udał, każda umowa, która jest niedowieziona. Można powiedzieć, że w beście negatywne informacje są przyjmowane bardzo negatywnie, optymistyczne informacje są przyjmowane albo negatywnie, albo umiarkowanie. I to jest specyfika tej głębokiej bessy, że nawet jeśli słyszymy super fajną informację, to i tak nie widzimy jakiejś wielkiej reakcji na rynku, bardzo często widzimy reakcję umiarkowaną albo cieszymy się, że spółka nie spada. O, to dopiero był super news. Jeśli w ogóle decydujemy się na aktywne zarządzanie swoim portfelem i samodzielny wybór spółek, a wiem, że tysiące wśród moich widzów dokładnie to robią, wtedy mamy oczywiście jeszcze większe ryzyko. Wiadomo, jest ryzyko tej selekcji, ale najważniejsze to szukać wyśmienitych lub bardzo dobrych spółek, które w czasie Bessy de facto i tak będą lecieć z całym rynkiem, czyli ich cena też będzie spadać. Te, które na przykład świecą się na zielono co jakiś czas, albo niewiele się na nich dzieje, ten kurs po prostu nie spada, bo mniej inwestorów je sprzedaje. To wcale nie musi być tak, że to jest fantastyczna fundamentalnie spółka, tylko po prostu zaliczyła kilka dobrych sesji. Ja przyznam szczerze, że osobiście w ostatnich trzech, czterech tygodniach zauważyłem dużo większy ruch w kontekście kursu dywidendowego, który aktualizowaliśmy w wydawnictwie jeszcze w tym roku. I to jest taki ruch czysto organiczny, czyli że ludzie po prostu zaczynają mocno szukać tych spółek dywidendowych mocno szukać, jak w ogóle działają te portfele dywidendowe? No i gdzieś tam po prostu, wertując te materiały, trafiają z Google na kurs, pytają się o to, albo po prostu kupują i widzę, że się na platformie logują, oglądają te wykłady, uczą się, jak w ogóle to zrobić. To jest taki produkt przy okazji książki z Fortune na Dywidendach. Ale wydaje mi się, że po prostu wiele osób też dostrzegło taki prosty, na samym początku mechanizm. Jeszcze zanim myślimy o tym, że ten portfel będzie z nami 20 lat, to po prostu widzimy, że spółki, które jeszcze rok temu płaciły yield na przykład na poziomie 2-3%, przy dzisiejszych, dużo niższych cenach mają już ten yield po prostu wyższy, czyli dużo lepsze pieniądze mogą nam wypłacić, jeśli kupimy w tej cenie, nie mówiąc już o spółkach polskich, gdzie w ogóle te jeldy mogą być bardzo, bardzo duże. Tylko tutaj z regularną dywidendą bywa różnie, więc wiadomo o co chodzi. Ja też oczywiście patrzę na spółki dywidendowe, bo to bardzo lubię, i to wiecie, też uważam, że tam są świetne okazje na lata, tylko że to nie jest tylko kwestia ceny, ale jeśli BESA lub konsolidacja później powiedzmy, że jest gdzieś uklepane dno, ale to nie jest tak, że odbijamy jako V, odbijamy po dłuższej konsolidacji, to też jest oczywiście scenariusz, który wchodzi w grę. Takie dywidendy wypłacane przez jakiś czas będą po prostu pomagać portfelowi, a zakupy robione przy tak wysokich yieldach, czyli niskich cenach do dywidendy, zostają z nami na. Długie lata. I to jest ważne, bo czasami nie chcemy się rozstawać z tymi spółkami, jeśli wiemy, że ona nam w przyszłym roku wypłaci 8, 9 czy 10%. To jest naprawdę bardzo komfortowa sytuacja, więc oczywiście to jest fajny moment na budowę portfela dywidendowego. Jeśli ktoś dopiero zaczyna liczy się z ryzykiem, że sam dobiera spółki, no to jak najbardziej BESA zawsze będzie dobrym czasem do dobierania właśnie do takich spółek. Jedną rzecz, o której muszę powiedzieć dla tych, którzy dopiero myślą o takim portfelu i czekali, być może te lata. Gdzie ta BESSA? Wreszcie sobie kupię dużo tych spółek, wyjmę pieniądze z lokaty, zaczynam swój portfel. No to oczywiście przypominajka, wchodzimy w ostatni kwartał roku, a to oznacza, że jeszcze mamy te trzy miesiące na założenie sobie takiego na przykład IKE albo IGZE. Zacznijmy nawet od tego IKE, gdzie mamy do końca roku limit na 2022, a w styczniu dostaniemy kolejny limit. I teraz o co chodzi? W jednym IKE mamy 17 tysięcy ponad w tym roku, a od stycznia pewnie to będzie około 20 tysięcy, więc już mamy. 37 tysięcy na start za 4 miesiące. To jest wyśmienita sytuacja, chociaż oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić. Wspominam o tym dlatego, że jak sporo ludzi czeka na taką besę i ma gdzieś tą schowaną gotówkę, to jak już zaczyna portfel, to może zacząć od portfela z optymalizacją podatkową wbudowaną w cały mechanizm. To jest bardzo fajne, a często o tym nie myślimy i później przegapimy jakieś limity i tak dalej. To też nie jest tak, że musimy od razu kupować. Tak jak włożymy pieniądze na Ike Maklerskie, to te pieniądze dalej mogą leżeć i czekać na dobre okazje, jeśli uważamy, że Bessa będzie trwać jeszcze bardzo długo. Ważne, żeby nie zapomnieć o tej optymalizacji, która jest na wyciągnięcie ręki. No i jeszcze jeden czynnik bardzo istotny to podłoże niepewności z tej besy. Nie wiem jak wy, ja w ubiegłym tygodniu zacząłem jeden z dni poranną kawą i słuchaniem parszywego dyktatora z Kremla, który ogłaszał mobilizację. Przy okazji złamał przy tym chyba wszystkie możliwe obietnice dane swoim obywatelom w lutym. I wchodzimy w nowy etap wojny i rynki dostały jasną wiadomość, że Rosja nie odpuści nawet przy swojej gospodarczej słabości i absolutnie nie liczy się z życiem swoich własnych obywateli. I oczywiście część z nas powie przecież to było wiadomo od samego początku, ale pamiętajmy, że na rynku zawsze liczy się pieniądz, a nie ludzkie życie jakkolwiek okropnie to brzmi. Więc nadzieja na dogadanie się z Rosją ze względu chociażby na kryzys energetyczny na pewno była w scenariuszach wielu dużych inwestorów. Jakby nie patrzeć, wszyscy się z Rosją dogadywali po Krymie. A wielu inwestorów kupowało jeszcze rosyjskie spółki, bo przecież wszystko jest tutaj ok, więc rynki finansowe bardzo często były w stanie przeskoczyć bardzo wiele, żeby tylko był spokój. Czyli coś, co jest najważniejsze, żeby regularnie zarabiać pieniądze. To po prostu może być bardzo, bardzo długa wojna i dla rynków to jest ważny komunikat, że będzie trudniej światełko w tunelu na tym froncie. No a kolejny problem, czyli inflacja na całym świecie, teraz Amerykanie, którzy wypychają te inflacje od siebie na zewnątrz o bardzo silny dolar. Nie da się tego wszystkiego załatwić tak od ręki podwyższeniem stóp procentowych, a w różnych miejscach jest różna skala problemu. Ostatnio mieliśmy takie paskudne sesje w Stanach Zjednoczonych, kiedy okazało się, że inflacja nie spada od tak od ręki, pomimo spodziewanej podwyżki stóp procentowych, obniżenia cen ropy, gdzie to jest bardzo ważny element w układance tej amerykańskiej gospodarki. No ale jak spojrzymy na cały świat, to zobaczcie, że w Unii Europejskiej jest z kolei jeden bank centralny, by pogodzić interesy wszystkich. A u nas jest akt sopocki, jak to tam pięknie w. Wy... Internecie już to nazwano, czyli te stopy procentowe po kolejnej podwyżce, ale przyznam się szczerze, że moim zdaniem ten pakt może być złamany i po prostu wydaje się dosyć prawdopodobne, że jeśli nie opanujemy tej inflacji w następnych miesiącach, to podniesienie stóp procentowych jak najbardziej jeszcze wchodzi w grę, niezależnie od tego, kto na jakim urlopie i gdzie, co komu powiedział. A w kontekście banków centralnych, koniecznie zajrzyjcie do ostatniego wywiadu z doktorem Przemkiem kwietniem. On w zasadzie no, cały czas bada to zjawisko, cały czas patrzy na to, co się dzieje na różnych rynkach, czyta przeróżne ciekawe ekspertyzy i ma naprawdę fajne wnioski. Wydaje mi się, że to była bardzo ciekawa rozmowa z ubiegłego tygodnia, więc jak ktoś jeszcze nie słyszał, to zdecydowanie odsyłam, to się wam może przydać. No i na pewno pamiętacie, jak mówiłem, że w oczach zagranicznych inwestorów Polska stała się, nie chcę powiedzieć tego słowa, nieinwestowalna, ale obarczona największym możliwym ryzykiem. O, to będzie dobrze pasowało. Dolar, euro, frank, niedługo wszystkie spotkają się, jak tak dalej pójdzie w jednym szyldzie wszystko za 5 zł. To jest całkiem realny scenariusz, skoro dolar miał już 4,83 na liczniku. No i na pewno widzieliście to, co dzieje się z indeksem WIG20. Takiego pogromu nie widzieliśmy od epicentrum chyba paniki pandemicznej, no a przecież później indeks osiągał całkiem fajne wartości, rzędu tam nawet 2,5 tysiąca punktów. Oczywiście to wszystko wygląda dosyć dramatycznie, ale jak próbujemy sobie racjonalizować i spokojnie tłumaczyć, skąd to się w ogóle bierze. No to spróbujmy to podzielić na czynniki pierwsze. Tak jak to od lat pokazuję na blogu, zmienia się trochę WIG20, ale zawsze zaglądamy do środka tego indeksu, zobaczymy co tam jest w środku i jakie tam są różne ryzyka. Moim zdaniem, jak patrzę na to, że są takie spółki jak Dino Allegro, CD Projekt, spółki super fajne i w ogóle, ale też recesję odczują, ale tam cała masa spółek skarbu państwa przyjmuje niestety model już nie liczył się zyski, liczy się obywatel, kryzys, polityka. To jest moim zdaniem główna przyczyna słabości indeksu, bo jak się nad tym zastanowimy i rozbroimy to na czynniki pierwsze albo zresztą to zróbmy. O, to będzie najprościej. Punktik pierwszy, najważniejszy, nie ma hossy bez banków. Milion razy powiedziałem przed kamerą czy przed mikrofonem to powiedzonko. No i banki teraz powinny zarabiać duże pieniądze. Wysokie stopy procentowe wiadomo, ale nie zarabiają, bo dostały wakacje kredytowe, czyli działanie czysto polityczne, potencjalnie proinflacyjne. O tym sobie też odcinek przecież już zrobiliśmy. Do tego akcja kredytowa w obliczu recesji i tak wysokich stóp, bardzo mało nowych kredytów. No te wszystkie czynniki są bardzo osłabiające nadchodzące wyniki, no i siłą rzeczy, jak dużo klientów bierze wakacje, no to jest słabsze zarabianie na kredytach już spłacanych. Widzimy, co się dzieje na WIG banki, więc logika podpowiadała, że banki powinny nam stabilizować w tym momencie swoimi wynikami indeks, a jest odwrotnie. W ogóle duży kawałek indeksu WIG 20 to jest jedna wielka konsolidacja. Orlen, Energa, Lotos, pg Abstrahując od kryzysu energetycznego, od cen ropy, cen paliw, cen gazu, problemów dostaw i, i tego wszystkiego, od czego naprawdę boli głowa, no to to jest diabelnie trudna sytuacja dla każdego inwestora indywidualnego, bo mamy jedną z największych transakcji w Europie. Więc analiza tego nawet bez kryzysu w tle byłaby dużym wyzwaniem. No, jest dużym wyzwaniem dla analityków. No, a inwestorzy, amatorzy, tacy jak y, ja, czy większość pewnie słuchaczy, no jak próbują sobie to samodzielnie analizować, no to jest to po prostu naturalnie trudne zadanie, obarczone, jak. Jakimś jeszcze większym ryzykiem. No i do tego znowu spółki energetyczne, węglowe. Oczywiście marże powinny być dociśnięte do maksa i spółki powinny generować bezlitośnie duże zyski, bo przecież to spółki giełdowe, ale to spółki państwowe, więc mogą mieć narzucone od razu limity zużycia prądu, konkretne stawki cenowe. Ich biznes nie zależy w 100% od warunków biznesowych czy gospodarczych. On w dużej mierze zależy od ustaw. I jak do tego dorzucę, że jesteśmy w politycznym roku przedwyborczym, to się może okazać, że słupki wyborcze będą dużo ważniejsze niż zyski spółek. Ja i tak w ogóle używam słów może się tak stać. Wiemy, że wielokrotnie tak po prostu historia pokazywała, że te zyski spółek skarbu państwa niekoniecznie mają znaczenie. W roku wyborczym wszystko inne ma znaczenie, tylko słupki poparcia się liczą. Jedno, co mi się podoba, to tylko taka projekcja, że spółki skarbu państwa będą płacić coraz wyższe dywidendy, żeby państwo wesprzeć. To jest dla mnie piękna idea i w ogóle uważam, że dokładnie tak Powinny działać spółki skarbu państwa, powinny rynkowo zarabiać dużo pieniędzy, dzielić się dywidendą, no a dywidenda leci oczywiście do skarbu państwa w dużej mierze, więc wszyscy są zadowoleni i ja ten mały akcjonariusz dywidendowy też. Trzymam kciuki za ten scenariusz, chociaż nie wiem jak to będzie. No i jak zobaczymy, co z tym Big 20 się dzieje, jak zobaczymy te problemy, że staje się on trochę indeksem politycznym obciążonym większymi ryzykami niż pozostałe. No to patrzymy na WIG 20 USD, czyli ten wyrażony w dolarach, ten na który patrzy zagraniczny inwestor i tam już poziomy 300 dolarów, czyli niżej niż dołek pandemiczny. I co? I dalej mało kto kupuje. Ciężki temat, ale jest jeszcze jeden czynnik, o którym musimy sobie powiedzieć, bo wszyscy o nim zapomnieli. A ten czynnik nazywa się suwakiem OFE. Cały czas jest podaż ze strony OFE otwartych funduszy emerytalnych. One muszą sypać instrumentami, bo tak to jest skonstruowane, że w pewnym momencie muszą wyjść z akcji do obligacji. Muszą wyjść do tej bezpiecznej formy, im starsi są jego klienci. PPK nie załata tej dziury szybko. I znowu, zaniedbanie sprzed lat powoduje bardzo negatywne efekty tu i teraz. Zobaczymy, gdzie dojdziemy z tym naszym indeksem WIG20, ale moim zdaniem tutaj dużo ważniejszy jest z mojej perspektywy inwestora indywidualnego, chociażby SWIG80, pokazujący gdzieś tam te nasze małe perełki, które zarabiały bardzo dużo w hoście, miały silne fundamenty, często mają jeszcze. Tam skala przeceny jest dużo mniejsza, ale nie tak dramatyczna. Tam często szukamy właśnie tych pojedynczych spółek do portfela, które mają większy potencjał. WIG20 w ogóle możemy ogarnąć, jakby nie patrzeć ETF-em. To, to wydaje mi się jest jedna z sensowniejszych w ogóle działań jeśli będziemy szukać gdzieś tego dna czy zakładamy że już jesteśmy w tej strefie bardzo niskich cen to po prostu kupowanie tego ETF-em ma większy sens. No i wreszcie kwestia obligacji, dla wielu inwestorów nadal jest czas do zapakowania się w ETF na TBSP. Widzę, że te dyskusje są całutki czas. Fundusze papierów dłużnych zmyślało o tym, że po prostu stopy procentowe będą musiały w końcu spadać, nasza inwestycja będzie wtedy zarabiać. Ja o tym mówię od miesięcy, piszę o tym świetnie Mateusz Samołek z Inwestor Mateu ostatnio co do tematu Marcin, i wódz z tego, co pamiętam, I to jest taki naturalny ruch z myślą o długim terminie i pozycji w portfelu. Trudno się dziwić. Też bardzo mocno podkreślam, że mamy zerwanie tej korelacji akcji i obligacji w takich portfelach, jak chociażby słynny 6040, czyli ten najgorszy rok od wręcz dziesięcioleci. I znowu w długim terminie nie mówię, że moment tu i teraz, ale takie fajne iluś tam miesięczne pewnie historycznie to będzie okienko, gdzie można było coś kupić po dużo niższych cenach z potencjałem na wzrost w przyszłości. I ostatni czynnik, na który ja oczywiście tutaj zerkam, to cały czas jest czynnik ludzki, z którego czasami sobie żartuję, ale tak, tak całkiem serio biorę go również pod uwagę. Bo w czasie skrajnej besy i skrajnej hossy ja się tym czynnikiem delikatnie wspieram, szukam takich skrajnych sygnałów z życia codziennego, one też coś podpowiadają. Na przykład w czasie szczytu hossy, kiedy ludzie biegają, kupują NFT, kiedy stopy procentowe już przecież nigdy nie będą rosnąć, kupują sobie mieszkania, na które ich nie stać i tak dalej, i tak dalej. Nawet wspomniane przeze mnie dyskusja u fryzjera, gdzie poprosiłem mojego fryzjera Barbera, żeby dał mi znać, jak wszyscy w zakładzie będą mówić o kryptowalutach. Oczywiście ja to mówię często w żartach, anegdotycznie i tak dalej, ale on faktycznie mi napisał, kiedy Bitcoin miał okolice 63-4 tysięcy dolarów i wtedy większość klientów już mówiła w zasadzie tylko i wyłącznie o krypto, część się chwaliła, co to za niego nie kupi, więc małe rzeczy, ale coś w tym czasami jest. A dlaczego o tym mówię? Bo w przypadku Bessy ta druga strona medalu też jest bardzo ważna, czyli wyczucie tego absolutnego zwątpienia. Ja na przykład siedzę trochę na Twitterze finansowym i tam jest oczywiście narzekanie bardzo konkretne na nasz paskudny WIG20, ale to znowu jest hermetyczna grupa ludzi zainteresowana bardzo mocno giełdą, a ja bym bardzo chciał zobaczyć na przykład w głównym wydaniu faktów albo wydarzeń na Polsacie, że nasza giełda tonie i jest jedna z gorszych na świecie. No w wiadomościach zobaczę tylko, że niemiecka giełda tonie, jeśli już, ale najlepszy sygnał to, jak ludzie niezwiązani na co dzień z giełdą autentycznie panikują, albo wątpią, że już coś się zmieni, albo patrzą gdzie leżą ich oszczędności życia? Wtedy jest taka prawdziwa kapitulacja, i wtedy faktycznie no, jest łatwiej powiedzieć, że jesteśmy bliżej tego odwrócenia trendu. I wiem, że to brzmi tak trochę pozbawione emocji, może nawet trochę okrutnie, ale naprawdę z każdą silną korektą czy są trochę lepiej się to rozumie i trochę bardziej spokojnie podchodzi się do tematu. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz, o której bym zapomniał, gdybym nie miał kilku notatek przed sobą. Pod jednym względem. Ta recesja jest trudniejsza od innych, bo mamy najsilniejszy w historii rynek pracy. Mówię tu o wyczuciu takich nastrojów społecznych i ludzie się po prostu o pracę nie boją. Kiedyś można było łatwo, że rosnącym bezrobociem, obawami, tak jakby, a tutaj boimy się głównie obniżenia standardu życia. Boimy się, że pieniędzy może nie starczeć, boimy się, że koszty mogą mocno rosnąć, ale nie boimy się, że nagle stracimy pracę. To jest ogromna różnica pomiędzy chociażby 2008 a 2022, więc to nakładanie bezmyślnych wykresów jeden na drugi fajnie wygląda, ale to nie do końca takie wnioski. Tu możemy po prostu mieć kilka czynników mylących. Więc na przykład. Jeśli w waszej analizie jest teraz wyczekiwanie na drastyczny wzrost bezrobocia, no to możecie się w ogóle go nie doczekać, bo ludzie mogą mieć pracę, ale mogą też marznąć zimą i zaciągać kredyty, żeby przetrwać. Po prostu jedno nie wyklucza drugiego. No i na koniec ta moja teoria, o której wspomniałem na początku, której się tutaj trzymam: na giełdzie zobaczymy wzrosty dopiero wtedy, gdy sami będziemy na co dzień zajęci naszym kryzysem w gospodarce. Może to będzie jesień, może zima, nie mam absolutnie pojęcia i nie będę próbował trafić, ale tak to działa, że giełda wyprzedza gospodarkę i te nastroje w gospodarce. Na giełdzie jest dzisiaj dramat, ale w centrach handlowych jest pełno ludzi. Gospodarka jeszcze sobie nieźle radzi, chociaż już zwalnia. Ale jak przyjdą skumulowane problemy gospodarcze, jak gospodarka serio zwolni, będzie efekt podwyższonych stóp procentowych, który nas mocniej dociśnie i dociśnie nas mocno kryzys energetyczny, oby nie, ale może być oczywiście sroga zima, gdzie przy nawet nie tyle cenach węgla, a braku węgla, może się okazać, że będziemy spoglądać na monitory, a tam już będzie zielono i tam paniki na giełdzie nie będzie, bo panika jest teraz i wycenia właśnie ten kryzys, który dopiero zobaczymy. Więc jeśli teraz psychika nam szwankuje, bo widzimy spadki na giełdzie, to pamiętajmy, że za jakiś czas nasza psychika będzie musiała zderzyć się z tym, że ten kryzys przyjdzie nam do domu, czyli do realnej gospodarki. I może być na rynkach już wtedy dokładnie odwrotnie. Giełda wycenia też problemy gospodarki w kontekście kursów walut, braku KPO, inflacji, kosztów obsługi długu i tych wszystkich innych problemów. No, zobaczcie, jak rośnie dramatycznie nasz koszt obsługi długów i jak olbrzymie problemy są z poziomu makro. Masę długów będziemy spłacać w euro. Patrzymy na kurs euro, no jest jak jest. Niestety, wyborczy rok nie sprzyja też mówieniu o wyjściu z kryzysu. On raczej bym powiedział sprzyja rosnącym wydatkom, żebyśmy kryzysu tak mocno nie odczuli, a w ogóle to kryzys to wina Putina i niech za przykład posłuży płaca minimalna, która sprawi, że za momentu rośnie nam masa innych świadczeń. Ja już boję się patrzeć na swój ZUS, a on dzielnie goni płacę minimalną i nie daje za wygraną. I oglądając teraz Ostry Dyżur na HBO, bo właśnie pojawiło się kilka sezonów, a to jeden z moich ulubionych seriali, to od razu mi się przypomina taka metafora, że pacjent potrzebuje operacji, a później rehabilitacji, ale w ramach wyborczego roku dostanie dzisiaj plaster, bandaż i trochę leków przeciwbólowych. Całą resztą zajmiemy się przy kolejnej wizycie. Ja to osobiście trochę tak widzę i po prostu wydaje mi się, że rynki finansowe też to widzą, że tutaj raczej nikt nie patrzy na aktualną sytuację gospodarczą, tylko zajmie się nią dopiero po wygranych wyborach, jeśli już. Do ostatniego odcinka w lipcu zmieniło się kilka czynników. Jest mobilizacja w Rosji, czyli taki drugi etap wojny. Jest kolejna seria podwyżek stóp procentowych na całym świecie, nawet Szwajcaria się ruszyła, inflacja się pojawiła w Japonii. Trochę się wydarzyło, ale. W kontekście tego, co my po prostu wszyscy robimy na kontach maklerskich w naszych finansach osobistych, powiedziałbym, że widzimy to samo, czyli jest tak samo ciężko jak w lipcu, może nawet trochę ciężej, może być trudniej, bo siłą rzeczy jest jesień, smutno, zimno, ponuro, pada, na niektórych też to po prostu będzie działać, bo na monitorze będą widzieć kopanie leżącego, szczególnie jeśli mają ten home bias i dużo kasy na leży, leży chociażby w indeksie WIG20. Chyba Bossa ostatnio podawała, że właśnie w domu maklerskim Banku Ochrony Środowiska jest bardzo dużo pozycji long na WIG20. i Tak się zastanawiam, czy to jest taka pozycja po prostu, która akceptuje to ryzyko, czy to jest taka pozycja, która już teraz musi akceptować to ryzyko, no bo, no bo faktycznie weszła dużo, dużo wcześniej, bo chociażby przeczytała w internecie, że teraz to już na pewno musi odbić. Ja cały czas będę się powtarzał i myślę, że jeszcze przez te miesiące, kiedy Bessa będzie trwać, będę wracał z tym Przesłaniem, że Besse trzeba po prostu przetrwać i tu bez zmian, trzeba nie robić głupich błędów, nie wystrzelać się z całej kasy, nie panikować, nie próbować łapać jakichś szybkich ruchów z dźwignią, bo na pewno sobie dorobimy parę stówek do portfela i tak dalej. Nawet shortowanie w bezsie jest teoretycznie tylko łatwe, bo w praktyce te odbicia są tak duże, że mogą nas wybijać z pozycji bez żadnego problemu i można dosłownie w bezsie tracić pieniądze na shortowaniu rynku, jak się po prostu tego jeszcze nie umie i nie się doświadcza. Spekulantem. Ja tu nie podpowiem, bo ja oczywiście tego dobrze nie umiem robić i faktycznie uważam, że to jest diabelnie trudne i obciążające psychikę. I nie jestem wielkim fanem tych krótkich pozycji. Uważam, że to jest w ogóle specyficzne zajęcie dla ludzi, którzy po prostu mają przyzwyczajoną psychikę do tego i mają dobrze systemowo to ograne. Łatwo jest przeskoczyć o ten krok dalej i zamienić tę zabawę w kasyno. Więc ja osobiście od kilku miesięcy, tak jak zawsze, tak jak w HOS się również, dosypuję pieniądze do rachunków maklerskich. Niektórzy. Na których jest to gotówka cały czas, na niektórych już są jakieś instrumenty kupowane regularnie. Um, oczywiście, jak dodam wszystkie saldy do siebie, to dalej wygląda to dużo gorzej niż kilka miesięcy temu, bo tak jest i tak będzie. A może być jeszcze gorzej przez najbliższe tygodnie a może miesiące a może kwartały. Nadal absolutnym priorytetem jest relatywnie bezpieczna sytuacja finansowa, osobista, żeby po prostu przetrwać ten trudny czas, nie spanikować na rynku, nie wyjmować później tych pieniędzy, bo w gospodarstwie domowym jest kiepsko, a ja wszystkie pieniądze wrzuciłem na giełdę, nie mam żadnej poduszki finansowej. No taka sytuacja jest po prostu dużym samobójem, lepiej tego nie robić. Ja pamiętam doskonale, jak w czasie Bessy w 2008 roku, jeszcze jako młody dziennikarz, no, rozmawiałem z bardzo doświadczonymi inwestorami. Niektórzy z nich się mocno cieszyli, że to taki fajny czas. Amerykański kryzys, a Amerykanie uwielbiają wyrzucić poza granice swojego kraju swój kryzys i sprawić, że inne kraje mają teraz też kryzys. I to sprawiało, że polskie ceny stawały się coraz niższe na giełdzie, chociaż spółki radziły sobie całkiem nieźle no i niewiele miały wspólnego z Lehman Brothers i amerykańskim systemem finansowym. Ja wtedy oczywiście miałem zarówno małą wiedzę, jak i mały kapitał, więc przytakiwałem i rozumiałem teoretycznie ale kompletnie nie rozumiałem praktycznie, jak można się cieszyć z takiej sytuacji. No i dzisiaj już chyba rozumiem, bo mam dużo więcej doświadczenia i dużo więcej takiego wewnętrznego spokoju, zdecydowanie dużo więcej pieniędzy na koncie i na szczęście dużo pokory, bo już zdążył mnie rynek przeczołgać ileś tam razy przez te lata. Gdybym nie miał tego trzeciego czynnika, to pewnie byłaby już dużo gorsza sytuacja, bo bym próbował tutaj zawojować świat, no bo wiadomo, że jak jest kryzys, to każdy sobie big shorta zrobi i później już tylko jachty sobie pokupujemy i będziemy słuchać pod Kastów na jachtach. No nie jest to niestety takie proste, ale żeby nie kończyć moimi wywodami, to sięgnę po człowieka dużo mądrzejszego, żeby nie powiedzieć jednego z najmądrzejszych, kogoś, kogo czytam regularnie i absolutnie uwielbiam. Dwa cytaty z Howarda Marksa, fantastycznego nauczyciela, autora książek i inwestora, oczywiście. Oba są z 2011 roku i wydaje mi się, że oba pasują idealnie do naszego tematu. Można czytać listy Howarda w internecie, czasami polskie media je tłumaczą i też między innymi sięgam właśnie do tych tłumaczeń. Cykle, hossy i besy nigdy nie wyglądają tak samo. Różnią się długością, trwania, intensywnością, zapalnikami, efektami końcowymi, jednak pewne wzory powtarzają się. W lutym 2007 roku napisałem list do inwestorów, w którym zauważyłem, iż zbyt dużo pieniędzy krąży po rynku, zbyt wiele kiepskich projektów jest zasilanych płynnością. I obecnie jest podobnie. Nie jest tak samo. Ale jest podobnie. To nie oznacza, że rok 2022 będzie podobny do 2008, ale może być. Przy czym nie widzę dziś takiego zagrożenia na wielką skalę, jakim w 2007 roku były kredyty hipoteczne i skomplikowane produkty finansowe bazujące na nich. To był pierwszy, a teraz druga kartka i drugi cytat. Kryzys zawsze może być głębszy, a hossa dłuższa. Okres 2009-2020 nauczył nas, że wychodzenie z recesji może być bardzo długie, a rok 2020, że może być bardzo krótkie. Dlatego inwestorzy nie powinni patrzeć w historię, ale przede wszystkim na rynkowy sentyment oraz cenę. Gdy jest dużo pesymizmu, jak jesienią i zimą 2008-2009, to wtedy właśnie jest najlepszy czas na inwestowanie. Najlepsi inwestorzy kupują gdy jest tanio, a sprzedają gdy jest drogo. No dobra, wiem, że ostatnie zdanie brzmi absolutnie jak Paulo Coelho, y, finansów i giełdy, ale jak przeczytacie Howarda Marksa książki, listy i przede wszystkim przeżyjecie już jakoś Bessę na własnej skórze, to faktycznie to zdanie nabiera dużo większego znaczenia, nawet jeśli brzmi banalnie prosto i jak jakiś finansowy epizod Paulo Coelho, y, autentycznie wśród giełdowych poradników. Nie mamy bladego pojęcia, ile ciężkich tygodni, miesięcy czy nawet kwartałów przed nami. Ale wiemy na co zwracać uwagę, wiemy na co kłaść nacisk, jeśli chodzi o nasze zdrowie finansowe i spokój. I wiemy, że trzeba patrzeć na nastroje i myśleć długoterminowo. I z tym mogę Was zostawić, bo wydaje mi się, że pod tym względem wiemy dokładnie tyle samo. BESSA jest dla wszystkich pod tym względem równa. Powodzenia na rynku! do usłyszenia w kolejnym odcinku a ja tymczasem zapraszam cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail: podcast@niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek. Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.